10 marca obchodzimy Światowy Dzień Mężczyzn. Choć wiele mówimy o równouprawnieniu, nie jest on tak popularny jak Dzień Kobiet. Dlatego sprawdziłem, czy chrzanowianki pamiętają o tym święcie. Czy wie pani, kiedy jest obchodzony Dzień Mężczyzny? Chyba w czerwcu, ale nie jestem pewna. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie, nie mam pojęcia. Wiedziałam, ale zapomniałam. 10 marca? 10 marca. Myślę, że Światowy Dzień Mężczyzn, który obchodzimy 10 marca, nazywany żartobliwie Dniem Brzydszej Połówki, faktycznie chyba nie powinnyśmy tak uważać jako kobiety, bo mężczyźni nie powinni być kategoryzowani właśnie, czy są piękniejsi, czy nie. Myślę, że w każdym człowieku jest piękno i czy to zarówno kobieta, czy mężczyzna, w każdym możemy coś pięknego zobaczyć i odkryć. Bardzo dużo mężczyzn przychodzi do nas na siłownię w celu poprawienia swojej sylwetki. Z racji tego, że myślę, że już jest większa świadomość, że mężczyzna też chce się podobać, też się chce dobrze czuć w swoim ciele i myślę, że może robią to dla kobiet. Od zarania dziejów mężczyzna, który jest ma fajną muskulaturę, dobrze się kojarzy. Kojarzy się z siłą, z, można powiedzieć, taką, nie chcę mówić władzą, bo to może być źle odebrane, ale taki bezpieczny, fajny, nie wiem, obrońca kobiety. Czy kobieta w tym dniu powinna jakoś wyjątkowo nagrodzić mężczyznę za te starania? Jeżeli w domu, to myślę, że powinna mu złożyć serdeczne życzenia, a kobieta na siłowni może powinna zaproponować jakiś wspólny trening, żeby włączyć może element rywalizacji i jakichś takich endorfin, które się wytwarzają podczas treningu. Jaki prezent w tym dniu byłby najlepszy dla mężczyzny według pani? No jak zwykle jakieś dobre perfumy. No można też czasami kupić nowe skarpetki, jak zawsze pod choinkę, no tudzież ewentualnie zabrać go do restauracji, żeby mógł zapłacić za kolację. Uwaga jego kobiety. Perfumy. Miły uśmiech od żony. Jakiś zegarek. Koszulka. Jakie życzenia by pani chciała złożyć mężczyznom w tym szczególnym dla nich dniu? Nie wiem, wszystkiego najlepszego, powrotu do ducha i takiej radości na co dzień. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mężczyzn, uznania od kobiet więcej. Na pewno zdrowia, wiadomo, teraz jest to istotne. Moc pieniędzy, moc czasu dla swych pań. Żeby bardziej szanowali swoje kobiety i byli bardziej uczuciowi. Najkochani dla swoich kobiet, żeby byli, żeby je szanowali i żeby im się powiodło w życiu. Cierpliwości i wszystkiego dobrego. Ja przede wszystkim życzę panom dużo zdrowia, ogromnej cierpliwości do nas kobiet, bo my same czasami nie wiemy, czego chcemy. No i motywacji do tego, żeby coś ze sobą robić, żebyście nie siedzieli w miejscu, bo naprawdę najgorszy facet jak dla mnie to jest taki, który siedzi, nic nie robi i narzeka. My nie chcemy wcale facetów, którzy są bogaci, którzy, nie wiem, jeżdżą super furami. My chcemy naprawdę mężczyzny, który będzie przy nas, który będzie silny, który będzie trochę fajnie wyglądał. No i po prostu będzie.